chciałbym powiedzieć? Przede wszystkim o wspomnieniach z kinem Zorza. Jako dzieciak zawsze do 8 klasy żeśmy tutaj chodzili na... Przeważnie były to filmy lekturowe, tak? Najmilej wspominam zawsze pana Kleksa, bo to była lektura, gdzie byliśmy z klasą całą, gdzie pan Jasiu później po zakończonym filmie wybrał sobie tam niektórych chłopaków, żeby nas prowadzić tam z tyłu, gdzie te filmy były włączane, tak? No to było coś pięknego, gdzieśmy tam weszli, zwiedzili to, no i dlatego w sumie zaczęła cała fascynacja kinem, nie? Bo zwłaszcza naszym kinem, w tym kinie poniekąd ludzie psioczyli, że było zimno, że tak. No ja nie widziałem w tym problemu. Przede wszystkim fajną sprawą było też, że mieliśmy też tutaj, ojciec był rzemieślnikiem, prowadził lakiernictwo samochodowe i co roku była dla rzemieślników organizowana gwiazdka dla dzieciaków, tak? No to było coś, co się czekało już od 6 grudnia, się czekało tylko gwiazdka i zawsze ten gwiazdor przychodził. Często też dwa razy był pan Jasiu przebrany za tego gwiazdora, no wtedy był, no nie stanie było się go poznać, tak? Bo wtedy zmieniał się w takiego groźnego z taką tą laską, że tak powiem. No ale myśmy zawsze czekali na to, bo to było coś fajnego, coś sympatycznego i zresztą innej rozrywki w tym filmie nie było, tak? Bo to z tym było ciężko. Kolejna sprawa, co mi się zawsze podobało, to, że pan Jasiu był człowiekiem uczynnym i otwartym dla wszystkich. Z tym nie było problemu, zawsze starał się pomagać. Nie wiadomo, co by się nie działo, zawsze kombinował gdzieś, żeby ten film jednak jakiś tam wyświetlić, tak? Zawsze pamiętam, jak z wózkiem jechał na dworzec kolejowy, odebrać przesyłkę filmową, żeby do kina i później zawsze, jak się czekało w szkole, to panie Jasiu, a co będzie grane? Także to było sympatyczne. Później też kolejna sprawa, co mi się ciekawe tutaj, to też było organizowane, mieliśmy ze szkoły mini listę przebojów, tak? To też żeśmy na tej, że tak powiem, scenie przed kinem, w kinie żeśmy występowali, graliśmy. No to było coś, co ten człowiek żył. No i później mile też wspominam już lata, to był bodajże 2000 albo 90 któryś rok. W tym czasie tu już pana Jasia nie było, ale Darek Remisz próbował reaktywować to kino. To był hit, no do Poznania się nie jeździło. Mężczyźni w czerni, pierwsza część była wyświetlana, tak? Pojechałem po kuzynki aż do Poznania, z Poznania przywiozły mnie tu. One były zafascynowane, takie małe klimatyczne kino, no ale nie, no tam przecież nie będzie ten, ale najbardziej to z tych foteli każdy, nie? Także no jest to wspominać, jest świetna sprawa i w tej chwili brakuje tego, bo fajnie byłoby, gdyby to było aktywowane, wiadomo, że nie ma szans tak na to.